Nie ma to jak początek pięknego dnia. Dzień jak się zaczyna i wszystko gna na początek, to wiadomo, że dzień będzie udany. Podobna sprawa jak zaczyna się rok. Jak 1 stycznia jest git, to cały rok będzie git, ale 31 grudnia też musi być git. Tam w oddali jest jeziorko. Musimy tam dojechać. Spróbujemy złapać konkretny gatunek. Bynajmniej jednego. Zobaczymy. Na razie fura. Potrzebny nam jest Jeep. Weźmy w kolorze taki. Czy on się nadaje? Nadaje się, ale wolałbym kłada. To teren górzysty. Gnamy. Zobaczmy tylko na mapie. Czy jadąc drogą nie będziemy jechali zbyt daleko? Będziemy jechali zbyt daleko. Tutaj trzeba zaryzykować i pójść pod górę. Ile nasz Jeep podjedzie? Góra wygląda stroma. Ale ja często ryzykuję. Oczywiście już jeżeli nie ma wyjścia, wyskakuję z pojazdu i sru dalej z buta. Musimy zaryzykować. Wspinaczka. Chyba koniec. Widać, że jest sporo drzew, mimo tego, że kombinuję tutaj jeszcze coś podjechać, ale w zasadzie niestety. Auto zostawiamy tutaj na tym konarzu. Co dalej będzie z samochodem? Ktoś będzie szedł i rozbierze go na części. My lecimy dalej. To jeziorko schowane, jak widać drogi do tego jeziorka nie ma. Cwaniaki, kuźwa jego mać. No i poza tym, jakbyśmy zjechali dalej. Dobre pytanie. Skoczyłbym na tą sosnę jak John Rambo. Części pierwszej. To był skok. No ale ja nie mam takiego noża z nićmi, żebym się zaszył. Też prawda. Biegnę. Jeziorko ładne. Jeziorko schowane. Jeziorko, które specjalnie przygotowałem wędkę. Jedną wędkę, ale też spróbujemy na inną wędkę. Na razie bierzemy tą wędkę. Jest to wędka delikatniejsza, ale to ta wędka spławikowa pośrednia. Założony mamy ikrę. Haczyk szóstkę. Grunt mały. No, ja rzucę na razie i zobaczę, co będzie. Chodzi mi o pewną rybkę.
ładną rybkę, piękną rybkę. Rybka, która od razu podnosi ciśnienie jednemu. Tym bardziej, jak pomyślę, że ona by leżała u mnie na talerzu. A ja być głodny. Jest ciągle ranek, a ja jeszcze nie jadłem śniadania. Zobaczmy. Hello, Buck, it's Clay. Just getting in at Ruby River Range if you need me. Got you down here. Na razie wiemy jedno. Nasz kumpel, który tutaj w tym rezerwacie ma wysokie stanowisko urzędowe, poinformował nas różne ciekawe rzeczy, no i poszedł w inne miejsce. My na razie obserwujemy. Woda jest taka ciemna jak Atlantyk, ale Atlantyk też bywa kolorowy. Tak, ale ma też miejsce takie czarne jak tutaj. Ryby nie widać żadnej. Tu jesteśmy schowani trochę też. Tam coś skoczyło. Słonko tutaj dojdzie w późniejszych porach. Tutaj nie widać nic. No właśnie, idziemy dalej. Teraz tak, czy przy tych roślinkach, czy może grzmotnąć tam pod skały? Nie wiem, ale najpierw bym poszedł pod skały. Gdzieś tu. Coś tak gdzieś tutaj. Czekaj, czy ja przejdę gdzieś tu? Przejdę. To idę. Teraz w sumie możemy rzucić nawet blisko tutaj. Jak dobrze ustaniemy. O, coś takiego. Czekaj, czekaj. Wyjmij wędkę. Na razie grunt mały. No i dajmy tak. No i teraz poczekajmy. Polowanie wymaga cierpliwości. Krystyna poluje. Sławik tak jakby się zanurzył, nie? No, ale ryby nie ma. Fala jest spora, znaczy fali, znaczy mała fala, sławik mały, no to ta mała fala go zatapia. Ale czy widać rybę? Na razie nie. Nasze oczy biegają po całym akwenie. Akwen niewielki, ale jednak trzeba latać. Ciągle nic. Idziemy dalej. Teraz może grunt zwiększyć. No, cholera go wie, gdzie on tutaj pływa. Obserwujmy teraz tu. Tu jest taka roślinka. Ryby często gęsto lubią tak gdzieś przy roślince siedzieć. Dajmy gdzieś tu. Oczywiście jakby co, to wyjmiemy zaraz. Spina. Pewnie, że tak. Nie ma dyskusji. Jak nie tak, to srak. Trzeba jakoś dorwać gatunek, który nas interesuje. Tylko kwestia, ile tutaj może być gatunków? No, 3. 4 raczej nie będzie. Mały akwen wyżarłby się na... Jeden gatunek wytępiłby drugi. No, 3 gatunki będą tak. Czekaj, coś bierze. Jest, ale co? Nie wiem. No właśnie, i o niego mi chodziło. Polujemy na pstrąga kalifornijskiego. Pstrąg kalifornijski, znany też Fishing Planet jako... Na pewnym akwenie tam jest też ten złoty... Czekaj, on jest tam na takim małym oczku też. Jedna z najpiękniejszych ryb na świecie. Pikny, jak cholera. Złowić takiego... może się do końca życia kiedy i trafi w danym punkcie. Chociaż ja zawsze jak jadę w różne miejsca, to też mam iść na rekina iść albo na coś. Gdzie? Czy jak na pruty później, gdzie? Wpadnę i rekin mnie zje. No dobrze, weźmy jego, zobaczmy czy weźmie jeszcze jeden. Jak widzicie, tam nic, żeśmy kilka miejsc poszli, a tutaj dosyć szybko wziął. Teraz pytanie jest takie. Czy powtórzy, czy nie powtórzy? Generalnie muszę powiedzieć, że ja w tej gierce raczej łowię w większych akwenach niż w tych mniejszych. Chociaż czasami w niektórych mniejszych akwenach stoję dłużej, ale generalnie w tych mniejszych jest różnie. Brania są też nie za częste. Często gęsto jest niewiele rybek. Jak złowimy kilka, to trzeba dać odpocząć, żeby ryby odżyły i tak dalej, i tak dalej. Także raczej dużo nie stoję, ale czasami obadam dłużej. No na razie zobaczmy. Na razie w każdym razie jedna nam wzięła w tym miejscu. Też nie taka całkiem mała, to też już jakieś znaczenie ma. Jak widzieliście, wędka to jest pośrednia. Jeżeli by walnęła złota większa, albo diament, to już ta wędka byłaby idealna pod tego pstrąga. Jakie one duże są, kilkukilogramowe.
Nie pamiętam akurat, jaki jest największy, ale no, kilka kilogramów mają. Jak nie weźmie, nie będzie brało często na to, no to przesiekamy to spinem później, nie? Prawa, lewa, woda, nad wodą, pod wodą. Na wszystkie możliwe strony będziemy szukać jego w różnych miejscach. Tutaj widać, że był tylko jeden. Na razie żadnego ruchu nie ma. Ale ja wam powiem tak. Po pierwsze, po co ja od razu mam stąd iść z tego miejsca, jak ustałem? Po pierwsze, co ja mam tutaj założone na tej wędce? No, tutaj można od razu coś zmienić i... Co to jest? Szóstka. A tu? Piątka. A to? Szóstka. A pokaż mi tą szóstkę. I klepnę sobie. Na razie tak. Dzigować nie będziemy. Będziemy ciągnąć przynęte stałe. Słonko tu jeszcze nie dotarło. Jest trochę zimno, jak widzicie. Znaczy, wygląda, że jest zimno. Chociaż generalnie mój patent na razie to jest kombinowanie na spławik z nim. Z tym strągiem kalifornijskim. O, ale tu jest też strąg zwykły. Czekaj, kolego, ty mnie tutaj nie wyprowadzaj z równowagi. No. On prześladuje mnie od tygodnia mniej więcej. Co gdzieś się pojawia, to ten złoty, tęczowy. Za każdym razem. Fajnie, bo gotówkę dał, ale faktem, że prześladuje mnie. Ja nie poluję teraz na niego. 7,19 całkiem ładne bydle. Cały czas chodzi za mną, krok w krok, znaczy za Krystyną. No dobra, widać, że Krystce łapę aż skudły z tego wszystkiego. No ładny, no dobrze, teraz weźmy drugą stronę. Jajajajaj! I co? No, dobra. No, będzie siedział ten. No, będzie siedział ten. Tak to z nim jest, jak on tutaj siedzi. To siedzi, on będzie atakował, dlatego na spławik będzie mi lepiej. Ale ja jeszcze wezmę sobie teraz tą błyskę szóstkę. Czekajcie, ja rzucę sobie w tą stronę. Co to może być? No, generalnie mi się wydaje, że te dwa gatunki. Czy może coś być jeszcze? Sieja. Sieja. Podejrzewałbym, że sieja tutaj może siedzieć. Oni czasami piszą na przykład jedną rybę, jeden gatunek albo dwa gatunki, ale nie piszą wszystkiego, co jest na tym akwenie. Tak, zdecydowanie jest trzeci gatunek. Jeszcze bym podejrzewał, że sieja tutaj siedzi. No, tak mi się wydaje. Czerwony łosoś raczej nie. Nie, czerwony łosoś raczej nie, ale sieja chyba tak. Chociaż też cholera go wie. Trzeba by teraz dłużej nad tym akwenem postać. No i zobacz. Teraz rzuciłem sobie, żeby zobaczyć, czy coś mi weźmie na to tutaj. Widać, że nie. Ryba jednak nie jest zdecydowana. To teraz rzut w drugą burtę. I tak testuję. Pomyślałem sobie również, spojrzałem na rękawice Krystyny. Cały czas te same nosi. Durno się już czuję w tych czerwonych rękawicach. Chyba trzeba wydać pieniądze na coś. Chociaż zbieramy teraz generalnie na samochód za 25 tysięcy. Taki służbowy, żeby nam dali. Najdroższy chyba 5 tych kosztuje, no ten to trzeba by trochę zbierać już. Patrz, płynie coś, płynie. I siedzi te gówno. Znaczy, ładna ryba, tylko ten maleńki 0,71. No dobrze, na razie ja sobie wrócę do tej szóstki. Przyglądamy oczywiście się wodzie, dlatego tak wlazłem trochę wyżej, żeby może coś dojrzeć. Coś tutaj ruszyło się, tak? No to ja i pójdę. Ustanę może coś takiego. O, czekaj. I rzucę sobie tą obrotówką na razie tak. Jest to rybka nie za często łapana tutaj w tej gierce. Nie za często. Ten kalifornijski, no on jest też w niewielu miejscach w sumie, nie? Ten łosoś jest w większej ilości miejsc, ten czerwony. Sieja też jest w dużej ilości miejsc, ale ona tak nie bierze często. Patrzcie, znowu chyba ten pstrąg tutaj. Widać, że ten pstrąg będzie on tutaj szedł na ten, na te różne przynęty. No, będzie szedł. Kutafon jeden. Fakt, że tamten ładny 7 kilo, no to te gotówki nam trochę dał. Pamiętajcie też, że jak mówicie na spławik,
to raz na pewien czas trzeba tutaj iść i dokupić wszystkie przynęty. Czyli jeżeli nie będziecie zarabiać w ogóle, no to w plecy w końcu będziecie, nie będziecie mieli przynęt, bo spin to jest spin. To jest co innego, ale te przynęty, tak jak ikra, nie wiem, chleb, czosnek, banany czy tak dalej, to się wszystko niszczy. Znaczy zużywa, nie? Bo złowicie rybę i to znika. Także trzeba o tym pamiętać, że tutaj trzeba coś ich zarabiać, nie? Też przewidywać, żeby jakaś gotówka pruła. Tutaj z gotówką jest trochę porympane, a powinna być gotówka w sumie za rybę. Każdą. Odpowiednio. Powinna być gotówka za level na przykład, ale level tu jest zrąbany. On powinien też być trudniejszy trochę. Jakoś to zrobione. On za szybko poszły te pierwsze. Może jakaś na przykład premia, jak mówicie, też na ryby na mniejszy zestaw. O, to też było dobre, bo by wciągało wędkarzy wtedy do próbowania niektórych twardych, żeby łowili na delikatniejsze zestawy, czyli jakiś bonus na przykład, nie? Delikatniejsza żyłka i już plus na przykład dwa dolce, nie? I to od razu by wtedy pomagało niektórym pokombinować też na delikatniejszy sprzęt. Na razie zobaczmy, czy coś podpłynie tutaj do spławika. Tam na razie, no jeden tu wziął. Fakt, że nie taki mały, ale nie wygląda to owocnie. Widać, że ten strąg tęczowy tu będzie na razie nawalał, nie? No, ale to trzeba próbować. O ile też pamiętam, to ten pstrąg kalifornijski, on złoty, tam na środku, czekaj. To on też jest tam, gdzie palia, na tym dużym akwenie, takim w górach, wysoko, nie? Północ. To on też tam siedzi, ale tam siedzi też sum, między innymi kanałowy. Właśnie z tym subem też sobie pomyślałem, żeby tam właśnie go spróbować. Nie? Przydałoby się. Tam jest też chyba spory ten sum. No i sieja, tam jest sieja. Ale na razie wędruje Kryśka, tak, tu, to tam, to mały akwen, to duży akwen. No ten to akwenik taki, w zasadzie ten akwen to z wielkości tego akwenu Fishing Planet, nie? Tam jest ten akwen, właśnie gdzie jest ten pstrąg kalifornijski złoty. To tam ten, te oczko to dosłownie te skalne chyba jeziorko, tak, jak dobrze pamiętam. No to jest chyba i takiej wielkości mniej więcej. Tylko, że tam są dwa punkty, gdzie można ustać z wędką, nie? Tutaj możecie dookoła ustać. Czekaj, mi się wydało, że coś podpłynęło, ale... Z widy. Fata Morgana. O, dobrze, czekaj. I co? No, siedzi. Na razie nie wiemy co. Kalifornia. Srebrny, kilo 95. Ładny. Ładny. Tu złote są 3 kg jakoś, tak mniej więcej, jak dobrze kojarzę, nie? Tutaj haczyk szóstka i już zobaczcie, że odizolował takie całkiem najmniejsze, nie? Mamy trochę większe, no ale częstotliwość znowu... Tylko tak, łapania ich, nie? Ale znowu one też nie mogą zbyt często brać. To jest mały akwen i one no, nie mogą brać zbyt często, to po pierwsze. Po drugie jest to ryba taka, bym powiedział, szlachecka trochę i... To jest ryba, która absolutnie nie nadaje się do tego, żeby ona brała raz za razem. No ona też musi tak tego. No ale generalnie to jest malutki akwenik, na którym jesteśmy. Ale poczekajmy jeszcze chwilę, jeszcze jednego chciałbym w tym odcinku złapać. Trzy to wiecie, to już elegancko wygląda, bo dwa to dupa trochę. Chociaż zaskoczył nas w tym odcinku ładny pstrąg tęczowy. Ponad 7 kg. Czyli ja swoje zrobiłem. Przecież jestem zadowolony, że jest. No ale... Przyglądajmy się. Muszę wam też powiedzieć, że jak spławik jest w wodzie, to widzimy, że ta woda koło tego spławika tak jakby mocno szalała, nie? Tak jakby ryba walczyła z tym spławikiem. To jest byk. Tak, no bo oczywiście jak fala jest, to ta fala o spławik się obija normalnie. Nie, a oni tu chcieli jakoś zrobić, że spławik jest w wodzie. I ja jak patrzę na to, to często gęsto mi się wydaje, o Boże, jakaś ryba już szaleje, bo ta woda koło tego spławika tak dygocze na wszystkie możliwe strony. Czy to przeszkadza? Tak. Tak, dlatego, że wytrąca mnie z roboty mojej, nie? Nie jestem pewny, czy coś się dzieje na spławiku, czy coś się nie dzieje na spławiku. No tutaj... Oni będą dybać jeszcze, oni będą kombinować, będą naprawiać ten spławik. No, widać, że te proste sprawy niektóre ich zacięły i oni mają problem. No, podstawę mają,
Trzeba teraz dotrzeć wszystko. No dobrze, przyobserwujmy. Widać tak, jeden wziął z prawej strony, bardzo blisko nas. Teraz drugi wziął na środku. No i cisza. Że grunt mu zwiększyć. Można. Można zobaczyć na większym gruncie. Bo tu tam... Ja tam zauważyłem przy tych roślinkach jeszcze jakiś ruch. Czyli z lewej strony teraz. Rzucę taki daleki rzut bardziej w lewo. Coś takiego. O, idealnie i trafiłem tak, jak i chciałem. No i poczekajmy teraz tutaj. Nie, na razie grunt maleńki. Z gruntem trzeba kombinować. Ja ostatnio gdzieś byłem, łapałem na 0,8 metra, nie brało mi. Na 0,4 dałem, zaczęło brać. Ten grunt tutaj tak działa, jakby chciała niebóg, ale coś działa. Nie? I tutaj należy eksperymentować. W ogóle należy eksperymentować ze wszystkim, bo możecie coś rozgryźć. I będą lepsze brania, nie? Ciemno jest, nie widzę ryby, bo jest ciemno. Musiałaby w zasadzie wypłynąć na powierzchnię, żebym coś dojrzał, a tak jest za ciemno jeszcze tam. No taki w zasadzie nie wiadomo, co to jest. Nie? Nie wiadomo. Nie widzę nic, woda jest ciemna. Zrobiło się ciemno. Teraz tylko czuję w oczach, jak z tego lasu wychodzi Yeti i idzie centralnie na mnie. Sam osobiście w takim lesie nad takim oczkiem nie stałbym. Nie ma takiej ilości wódki, żebym stał. W Stanach Zjednoczonych jeszcze. Tak, tam niedźwiedź i ta puma, nie? Nie stałbym. Coś ostatnio oglądałem. A, Prey, ten taki najnowsza część o Predatorze. Tam puma jednego klienta wyciągnęła, bardzo dużo puma. Puma generalnie potrafi napaść na człowieka całkiem poważnie, a duży samiec wypasiony taki, no to nie będzie miał problemu, żeby dopaść nas, a wykończy nas. Tak, on ma zęby, pazury, zacznie iść na całość, to będzie mamy jak się obronić. Brało coś, czy mi się zdało? No, z widy, nie? Fata Morgana. Także w takich rejonach w Stanach Zjednoczonych tutaj to tak, niedźwiedź na pewno, do tego puma, nie ustałbym, nie, nawet półtora litra by nic nie dało, żebym tutaj, nie zatrzymało mnie. Chociaż faktem po dużej ilości potrafiłem pływać samodzielnie, od dużej grupy się oddalałem pod wodą nurkować. Ktoś powie, jak dalić? A tam są, były rekiny, może czerwone najczęściej, no tam szerok w rok w zasadzie rekiny napadają. Teraz już lata lecą i muszę wam powiedzieć, że już nie wejdę do Morza Czerwonego głębiej niż do kostek w zasadzie. No do kolan może, no do kolan. Więcej nie wejdę. Ten rok w rok teraz się dzieją. Także ja już chyba trzeci rok, jak nie byłem nad Morzem Czerwonym. Jeszcze jak tam ten duży kanał, pamiętam, prowadziłem, to w zasadzie kilka lat mi zatrzymało. Nie było czasu. Teraz jeżdżę. Znowu zaczynam grasować po świecie i w tym roku znowu mnie ciągną. Tylko w sumie nie wiadomo już gdzie. Bo kilka opcji jest. I ostatnio Madagaskar, ale i Tajlandia, 16-dniowa. Nie ma nic. Czekaj. Nie będziemy stali, bo będę opowiadał i będziemy stali. Zaraz znowu zrobimy godzinny odcinek. Ale ostatnio trochę dłuższych wam daję. Jak mam czas. No dobra. Coś tutaj mi się wydało, że zauważyłem, ale nie byłem pewny tak bardzo blisko. Może z widy kolejne. Tam coś skoczyło teraz, czyli w tym rejonie... Takim mniej więcej, co i byliśmy, ale ja tutaj nie dalej, bo wpadniesz. Co to było? To coś małego było. Sieja pewno. Tu haczek, co mamy? Szóstka. Nie, no to... Bo to jest nocka chyba teraz. Tutaj ja byłem w multi, wlazłem do multi. Jak wiecie, to co wam też nieraz tłumaczę, multi, jak wejdzie się, to jest porażka. Trzeba dać pół godziny odpocząć tej gierce. Teraz nie miałem czasu odpocząć, dać gierce te pół godziny, bo... Tu obojętnie co zrobicie, obojętnie jak zakończycie granie wasze. Ja na przykład zakończyłem granie o poranku. Tak. Wystarczy wyjść z gry i wejść. I im prawdopodobnie powoduje to, że ktoś, bo tu jest zegar cały czas bijący. Ktoś, kto wchodzi miał nockę, to zawsze wniesie tą nockę. Tak to wygląda mniej więcej. I żeby nie wiem jak kombinował, to oni nie mogą tego zrozumieć chyba. Nie wiem czy ludzie do nich piszą ostro, czy nie tam było wcześniej. Żeby zrobili coś, żeby to stale płynęło. Nie kurwa, ktoś wnosił nockę cały czas. I wnosi w nockę. I czas, jak już stoicie w grze dłużej,
to już nie wniesie znowu ktoś, nie? Już się ustabilizuje, ale te pierwsze pół godziny, jak się wchodzi, to jest standard. Standard, dlatego to przeszkadza. No, przeszkadza, bo gracze często, którzy grają w tego rodzaju gry, to oni grają krótko. Widzicie, zrobiło się całkowicie ciemno. Był plan, gdy było widno, a teraz mamy już żywy kosmos wilkołaka. Jeszcze brakuje tutaj srebrnej kuli i polowanie na to. No i miałem wam złowić trzeciego, chyba się nie uda, ale ja wam powiem, że no bo ciemno już się zrobiło też. Ja jeszcze spróbuję sobie tutaj na tą wędkę spinową rzucić, bo może coś przynajmniej coś ich złapie na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania. No bo jak będzie ten standardowy pstrąg złoty. Ale teraz tu już nic nie widzę. Bo pora się zrobiła. Dobra była, szła tak na poranek taki. Znowu dzień się zaczynał. Było dobrze, a teraz się zrobiła całkowita nocka i szanse na złapanie już w zasadzie spadły do zera, bym powiedział tutaj. Ale ładna woda jest, nie? Tutaj jak jest nocka i tak latarką przyświecicie, to jest naprawdę bardzo fajna woda. To jest właśnie ten mryk, co często wam gęsto powtarzam. To jest byk tej gierki, który mocno, żeby nie powiedzieć w kur, to denerwuje. Tak, to jest sprawa, która denerwuje na potęgę, bym powiedział. Ja ustanę jeszcze sobie tutaj i teraz tak, wezmę sobie jeszcze... Nie tą, teraz wezmę jeszcze tutaj tą delikatną z ikrą i klepnę dosłownie... Czekaj. Coś takiego, przy tych roślinkach chciałem, pojawił się chyba pstrąg płynący w stronę naszego spławika. Chyba Kalifornia. Nie jest jakiś taki ogromny, ale płynie. To załatwiłoby chociaż sprawę, żebyśmy byli usatysfakcjonowani, że mamy trzecią sztukę, z czego ja bym był zadowolony, a wy byście powiedzieli, że przynajmniej złapał te trzy sztuki. Fakt, że znowu w nocy, ale trudno. W następnym odcinku może się udać dzień. Na razie jest ryba. Jaka? No, srebrna chyba będzie. No srebrna. Kilo 80. Ale jak musi być kilo 90 coś, żeby Kryśka trzymała tą rybę tak należąco, nie? W pozycji takiej, jakby poszła sama w kimono. Piknę, nie? No szkoda, że jest nocka, bo on... Nie widać go wtedy tak dobrze, jak byśmy chcieli. Ale ja wam powiem, że ja jeszcze jednego bym spróbował, tylko ja bym ustał tak. Czekaj i... O! Coś takiego. Takie oczko, nie? Tutaj. Jeszcze jeden bym się przydał. Cztery to już tak... Dwie pary. Dziś trafię... Chociaż dzisiaj to już nie wiem. Czy tutaj, bo nie będę miał już czasu. Będę zajęty też, tak jak będę miał czas w granie, to obcego, bo muszę w tym tygodniu go zrobić. Znaczy chciałbym. Ale w każdym razie może i trafię, jak znajdę czas. Gdzieś w miejsce większe i tam dłużej Kryśka niech posiedzi. Niech posiedzi trochę na dupie, żeby się pogoda ustabilizowała. W tym czasie niech chleje najwyżej. Kawę. I wtedy coś w ładną pogodę, tak żeby ładnie było kolorystycznie, wiadomo. Nie? Spławik tutaj płynie, pamiętajcie o tym. Jeżeli łowicie na rzece, to on będzie płynął. Powolutku, ale płynie, to nie Russian Fishing 4. A tutaj na przykład widzicie, że on płynie, zobaczcie, w naszą stronę. Nie, on powoli, ale jednak przypływa. Nie? I tutaj, jeżeli rzucicie spławik i chcecie stać bardzo, bardzo długo z tym spławikiem, no to w końcu on się pojawi koło was. Ja bym jeszcze... O tak. Chciałem... Złotego chciałem, no ale... Także opornie to idzie, nie? No dobra. Słyszę wilka za plecami.
Aż zdrętwiałem. No, zapomniałem jeszcze o wilkach w tym miejscu. Tak, czyli macie tak, niedźwiedzia, pumę i jeszcze wilki. Stadnie, jeszcze kojoty. Kojoty wręcz pozorom, stado jak pójdzie, to też zaatakuje. Dziś pamiętam było, z kojotami było właśnie, jakieś to opowiadałem na starym kanale. Była taka młoda dziewczyna, ona była piosenkarką. Country chyba śpiewała w Stanach Zjednoczonych, albo w Kanadzie. Już nie pamiętam, czy to Stany Zjednoczone, czy Kanada była. I ona jakiś... Oni tam często spacery sobie robią po lasach. Ja bym tam nie robił spacerów po lasach. A jak już to z bronią. Tam broń jest ogólnodostępna i tylko widzę taką opcję. Czekaj, ja zrobię trochę inaczej. Dam grunt taki, rzucę trochę dalej. Następnie przyholuję to. O. I ona na spacer poszła tam gdzieś poza miasto, se spacerowała. Gdy już ją znaleźli, była martwa. Trzymała ręką w zasadzie, czy jakoś była tak, drzwi do jakiegoś pomieszczenia, które tam znalazła po drodze. Znaczy był jakiś domek, nie wiem co to było. Czy kibelek, czy co tam w lesie było, nie wiem, bo już nie pamiętam. Dobiegła do tego, po śladach doszli, że dobiegła do tego domku. Ale tam przegrała już walkę, nie udało jej się wejść. Kilka kojotów było, nie pamiętam dokładnie. Patrz, skoczył koło naszego spławika, może weźmie. Może. I kilka kojotów było. Dziewczyna była młoda, chyba niecałe 18 lat miała. Nie miała 18. Będzie brał. I może być złoty z tego, co widzę. A u mnie psy zaczynają biegać koło domu i już szczekają. Widzą lisy. No i co? No bierze. Będzie złoty? Nie wiem. No chyba nie. Srebrny. Kilo 86, czyli powyżej kilo 85. Chyba to widać, że już leży w łapach. A tak to nie za bardzo. Trzeba by może haczyk dać piątkę. On w sumie spory ten może być, no ale... Na razie tak, tutaj widać, że wędkę leveluje też, nie? Wędka ma, niezrobiona jest cała jeszcze, ale widać, że tak, coś się udało tu chwycić. Ja wam powiem, że trzeba chyba tu poczekać na dzionek w tym miejscu. Jeszcze, ja jeszcze jeden rzut wykonam, bo dokończę wam tą myśl moją, znaczy opowieść. No i w każdym razie było tych kilka kojotów, oni znaleźli ją, była, no już nie żyła. Nie pamiętam, co te kojoty, czy ją tam już rozszarpały mocno, co, bo nie pamiętam tego, że to nie wypada to o tym tak aż mówić. Ale w każdym razie było to stado kojotów. Takich dokładnych szczegółów już nie pamiętam, jak to wyglądało, no ale walczyła o życie. Były znaki, że walczyła. No niestety nie dała rady. No bo taka prawda, wyobraźmy sobie, jak nas zaatakuje nawet niewielkie psy, takie, nie te największe jakieś... Ja nie mówię o jakichś psach mordercach, to trzeba mieć specjalne pozwolenie, no ale nawet jakieś... Takie pośrednie, nie, mniejsze trochę niż owczarki niemieckie. To jeżeli będzie ich 5 koło nas i będą nas atakować, no to nawet dorosły mężczyzna może przegrać walkę. Bo to jest takich kilka. Co innego jeden. No, co innego jeden. Dwa już będzie ciężko. Dwa owczarki niemieckie to też nie, już może być bardzo ciężko. Jeden to jeszcze jest szansa. Tak, nawet dorosły mężczyzna, mimo że to pies duży, ale to jest jeden. To wszystko zależy. No i szkoda, dziewczyny, pamiętam, dobry, taki ciekawy program był na temat tego właśnie, nie tylko tego zdarzenia, bo to było tak o tych kilku wielu zdarzeniach, znaczy w Stanach Zjednoczonych. Oni tam chodzą na spacery, nie biorą do głowy. To jest podobna sprawa, jak to się przyzwyczai, człowiek mieszka gdzieś w kraju, na przykład, nie wiem, w Afryce i oni wiedzą tam, że są lwy. No wiedzą, że są lwy dookoła, gdzieś spacerują, oni chodzą tamtędy do roboty na przykład. Pamiętam takiego klienta, co na rowerze. O, dzionek idzie. Idzie dzionek teraz dopiero. Co do roboty jeździł na rowerze tam. Jakiś strażnik chyba ten w parku. W Afryce. Jeździł normalnie na rowerze do roboty przez terytorium lwu. No nie brał tego do głowy. Ja bym za Chiny Ludowe nie wsiadł na ten rower. On wsiadł. Jeździł codziennie. Aż go po prostu lwy zaatakował. Nie miałby szans. Stado było. Tylko tyle, że to stado od razu jakoś go nie rozszarpało, a trochę to trwało, on walczył.
zanim tak zaczęło mocniej to wyglądać ciężko. Jechał samochód. No jechał samochód. Z innymi strażnikami. No i przeżył i w zasadzie tylko jakieś tam pogryzienia miał i tak dalej. Także wszystko się zrosło i elegancko. Fart! Fart! Wystarczyłoby parę minut, żeby później jechali ci strażnicy. Nie byłoby kości nawet. Stado lwów. Znaczy kość by została, ale nic więcej. Tak brutalnie. Także no tutaj tak jest. My inaczej patrzymy. Oni to mają na co dzień, dlatego tak nie podchodzą do tego mocno jak my na przykład. Zauważyłem tam, to był chyba Kalifornia. O, tu mniej więcej. Także to też właśnie nie, wszystko zależy. Prawda sprawa jak w Australii na przykład, tam oni się kąpią, pływają w oceanie, mają rekiny 5-metrowe, 8-metrowe, do głowy nie biorą. No co pewien czas ugryzie któryś. Tak. No ale dojdźmy do sedna. Po pierwsze, odcinek zrobiliśmy dwa razy dłuższy niż planowałem. Sytuacja jest napięta. Ale udało nam się złapać trzy, tak? Trzy. Czwartego nam się nie udało. Teraz już parem się, bo żeby dokończyć swoje myśl, żeby złapać czwartego. Sytuacja jest jednak nieklarowna, bo nie możemy teraz złapać tego czwartego, jak żeśmy chcieli. Kwiczeć na tym 20 minut nie będę. Daję chwilę, weźnie to weźnie. Kalifornia jest w naszych zainteresowaniach w tym momencie. Będziemy starali się gdzieś pójść, pokombinować. Na większym jeziorku też, bo tutaj to małe jeziorko to bywa tak właśnie te brania są, ale... O, czekaj. No. Będzie złoty, czy to ten kuźwa drugi pstrąg? No, zobaczymy. No. Idzie ładnie. No, ta. Miałem nadzieję, że będzie czwarty i to złoty. Niestety jest pstrąg tęczowy i to srebrny, ale punkty dał, z czego Kryśka bardzo zadowolona. To wszystko na tą chwilę. Zrobiliśmy, co tylko mogliśmy. Staraliśmy się, jak fabryka dała. Ciągle jest ciemno. Pomyślałem o tych kojotach. A jestem daleko od domu.